I witam was w garażu. Tak więc mamy tutaj części, mamy MRF-kę i będziemy powoli się zabierać za wymianę tych wszystkich części. Zaczniemy sobie najpierw od tych tutaj pierdółek, co tu leżą. Będziemy je szybciej i sprawniej zamontować, a na końcu zajmę się kołami. No, czyli pierwsze co, to wymienię gripy. Tutaj poobdzierane są strasznie. Druga gorzej wygląda. Oj, mam statyw. Gripy świetnie leżą. Oczywiście. O, czemu nie odbijasz? Trzeba będzie nasmarować wszystko po tym błocie całym. To ciężko chodzi, pracuje wszystko. No co, na świeże gripy już założyłem. Nie ma jakiejś tam ciężkiej roboty, żeby pokazywać, jak to się robi. W ogóle nie będę pokazywał, jak wymieniam to wszystko, tylko po prostu taki vlog garażowy i tyle, nie? No, pozwoliłem sobie jeszcze ściągnąć ten stelaż podduszków. I on tak wygląda. Zobaczcie, żeby światło było widać. Okej, on tak wygląda. Tu jest ten stary, nie? Jest wygięty na maksa i ciężko było mi hamować tylnym hamulcem, po heblu dawać. A tu nowy i zaraz to wsadzam. Powiem wam, że nie obeszło się bez przeszkód, mocując ten stelaż. Zostało mi przerzucić tylko podnóżki na stelaż i gitara. Kolejna rzecz będzie ogarnięta. No i w ogóle też nie wiem, gdzie ja kapcia złapałem. Nie mam siły. Gdzieś tam kapcia złapałem, ale trudno. Tak wygląda ślizg po ileś tam użytkowaniu, nie wiem, 3 miesięcy i po wjeździe w kamienie. Nie ma śruby, powyginany. No, ale mam nowy, całe szczęście. I oczywiście tutaj, zobaczcie, jak klocki wyglądają, nowe klocki. To były nowe klocki, przejechały tylko dwa wyścigi na Głażewie i klocków nie ma. No, mam to i wymieniam to. Aha, wymienię jedną tą śrubę. Dobrze, że zostawiam sobie takie duperelki od właśnie klocków hamulcowych, bo gwint jest, główka znaczy jest uwalona i no co, nową dam taką śrubę i będzie git. Założę sobie teraz klocki i zabierzemy się za koła. To znaczy ja się zabiorę, wy tylko oglądacie film. Dziwna sprawa. Jeszcze zobaczcie, jak w ogóle te ślizgi się różnią. To jest standardówka od RC. No tutaj ślizgi, prowadnice. No tutaj prowadnica mod 2. Kurwa, trzymając w ręku jest to cięższe, nie? No ale kurczę, solidniejsze z pewnością. Tu po dwóch stronach są takie blachy, a tu tylko po jednej. No troszkę się różnią w ogóle wyglądem i całą budową. Myślę, że ten będzie lepszy o wiele. Wytrzymalszy. No cóż, montuję, klocki już zamontowałem. Jeszcze raz tutaj wracając do ślizga. Kurwa, jak ja go zamontowałem, nie? Dlaczego to nie działa? Woda fabryczna, to nie działa. Kurwa, nie spojrzałem, jak ja to montuję w ogóle. I gitara się ma, jest przednie koło ogarnięte. No kurczę, powiem wam, że to wygląda teraz. No, oponka nowa, kędy. Dałem smaru na ośkę i na łożyska, żeby zabezpieczyć to. Smar taki wypychający wodę i w ogóle na te taki jeden z lepszych smarów. No, elegancko tu jeszcze widać, że troszkę ucieka, jak ściskałem. Jeszcze tylne koło. Ustawić zaworki, bo olej zmieniony wcześniej i będzie ogień. Ktoś mi tu przyszedł. Ktoś mi tu przyszedł. Opanka siedzi już na feldze.
Tutaj mam takie coś, powiem, że mam tutaj deskę taką jakąś. Mam, kurwa, dętkę Michelina. Rozpakuję sobie, ale oczywiście Michelina, zdaje mi się, że będzie lepsza. Jest, kurwa, gdzie tu pisze grubość? Nie pisze, ale sobie rozpakuję i zobaczę. Na pewno jest grubsza. No, cena była 40 zł za nią. Będzie dym, będzie. Raczej wy nie zobaczycie, ale ta Michelina jest, no, grubsza i tą Michelina wsadzę sobie. No, będzie ciekawiej. Mniejsze szanse na przebicie. Ale też i tak można wentyl urwać, przekręcić, nie? Na tej oponie kęt to można, kurwa, przekręcić chyba. Urwać wentyl. Tak mi się zdaje, że może być grubo. No. Trochę sprzętu naniosłem. Płyn mamie ukradłem, żeby lepiej opona wlazła na felgę. Opalarę, to później wam powiem, o co chodzi z opalarą. O, smar jak smar, co mówiłem. Na przednim kole dawałem na łożyska, na ośkę, żeby wypierało wodę i zabezpieczyło mi to. No, już jestem przy końcówce roboty, że tak powiem. No, vlog taki wyjdzie z tego garażu. Jest, udało się zmienić. Znaczy zmienić, założyć. Oczywiście felga tak i tak oberwała w niektórych miejscach przy łyżkach, ale to znikome ślady jak na razie przy pierwszym zakładaniu opony, zmiany pierwszej. No, później się tego narobi. Dobra, zabieram się za zdemontowanie tej tarczy i zębatki. W przypadku na przykład tarczy hamulcowej, która jest przykręcona, no, śrubami, nie? Logiczne, ale dawany jest klej do gwintów i no siłowo odkręcisz to, ale idzie główkę całą rozwalić, więc palarką podgrzewamy śruby i powinno odkręcić się nam idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Miśka, idź mi stąd. Nie wiem, czy dobrze podgrzałem, bo... A, poszło. Misia. Rere kum kum. No i tak każdą śrubę. No, po to opalarka mi była. Gitara. No cóż, no, koło założone z tyłu, jest wszystko porobione, ale niestety, wiecie jak to jest. Czas goni, a trzeba tutaj działać dalej. No i co? No, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku z prezentacji MRF. Ta znowu mi tu przyszła. Misiula. No, to misia ładnie się tutaj zakończy odcinek. Tak? Kończymy? Lubisz smary gryźć? No. O, nie za kule. Dobra. Siekiera matyka. Dobra, ja się z wami żegnam. Co wyjdzie, to wyjdzie z tego filmiku. Ja jeszcze sobie ogarnę tutaj garaż, nakręcę prezentację MRF-a i gitara. Do następnego razu. Hej!